Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału Salt and Sanctuary, moi drodzy. I na początku, wybaczcie mój głos, ale tak powiedziałem, troszeczkę mnie rozłożyło, więc i mój głos jest troszeczkę inny, ale mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy. No i dobra, skończyliśmy w zasadzie na tym, że odkryliśmy sanktuarium, tak, tutaj wezwaliśmy pomocników, no i lecimy dalej. Przy okazji pozbieramy sobie oczywiście sól, jaka tutaj została z wrogów. Została, bo już nie żyją. I o to właśnie chodzi. Sama lokacja, jak widać, jest mroczna, mega mroczna. Jak na oczywiście wersję 2D, oczywiście, ale nawet wersja 2D pokazuje, że da się przestraszyć. Da się przestraszyć i to naprawdę konkretnie. Dobra, pięknie. Super, doskonale. O to właśnie chodzi. Fajnie byłoby tutaj, można powiedzieć, a nie to. Fajnie byłoby tutaj, można powiedzieć, pofarmić sobie pewne przedmioty. Jakie przedmioty, można powiedzieć? Ano takie, że przynajmniej z tego, co się dowiedziałem, tutaj można sobie wyfarmić przedmioty bodajże do ulepszenia ostrza, które mam. A to już, powiem wam, byłoby coś. Dobra, dwa uderzenia z błogosławieństwem. Niezły wynik. Leczymy się, bo czemu nie? Potrzebuję tutaj do ulepszenia tego dość charakterystycznego przedmiotu, moi drodzy. Nie pamiętam dokładnie, jak on był tu przedstawiony. Czekajcie, co my tu mamy na dole? A, tu na dole... Kurde, byliśmy na dole. Skuba, nie... No, musiał trafić. A tutaj? Czy tu byliśmy, czy nie? Bo, wiecie, ja tutaj nagrywam te odcinki z pewnym wyprzedzeniem. Szczególnie kiedy człowiek troszeczkę gorzej się czuje, no to jest jakby obowiązkowe. Noż kurde. Co za wredoty. No niestety, no trochę nas poharatały, no trudno. Trzeba będzie z tym jakoś żyć. Ten zatruwa. Chciałem powiedzieć, zatruwał. Niby możemy wyleczyć się z tutaj... Wiadomo, naszych obrażeń takich na stałe, tak? O, tarcza Pendragona. Proszę bardzo, mamy tutaj odniesienie do legendy króla Artura. Ale wiecie, to zabiera strasznie dużo energii. Więc tak to wygląda mniej więcej. Tarcza Pendragona, moi drodzy, już sprawdzamy. Tylko gdzie były... No tarcze powinny być w tarczach oczywiście. Tylko... piętna. Chyba, że weźmiemy w ten sposób po prostu. O właśnie. Ciężka tarcza wykonana z żelaza, z kadańskich bagien i zdobiona reliefem przedstawiającym smoka? Dziwne. Na dzikich ziemiach plemiennych Kadanii odkryto niedawno bogate żyły cennych rud. Dlatego wielu potencjalnych przedsiębiorców z uprzewysłowionych państw Mark Doru i Skalnego Wybrzeża rozpoczęło negocjacje z wodzami lokalnych plemion, aby uzyskać prawa wydobywcze na ich terytoriach. Także no, kolejny fragment lore tego, tej po prostu produkcji. Zresztą bardzo ciekawej produkcji i troszeczkę nie... Wisielce. No, tylko... Czy to jest... Co jest? Widzieliście jakby... Coś mi tutaj namierzało? O kurcze! Powiesili mnie! Powiesili! Bez kitu! I znowu! Obrażenia jakieś potężne nie są, ale sam fakt, że zostałem powieszony i to dwa razy, to nie wróży nic dobrego. Pukiel włosów, pięknie. Ja cię skręcę, co to za wrogowie, co wieszają
innych, ale sami są powieszeni. Więc no, można to w pewien sposób wytłumaczyć, nie? Ale no... Kamienny przywódca. Nie! I znowu mnie powiesi. Kurde. Strasznie irytujący przeciwnik. Z tego wisielca. O, jaki wytrwały! Nie, 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 nie! I znowu. Zdychaj, kurde. Ja wiem, czasami mam wisielczy humor, ale nawet ja czegoś takiego nie wymyślił. Wiecie co? Nie, biorę tutaj natchnione uzdrowienie, żeby tutaj wyzdrowieć, bo to, no, to była masakra, tak? No, wieszają nas? Serio? Wisielce? A raz ja to chyba byłem. Tylko, że z drugiej strony. Chyba tak, wiecie? Oho. Dobra, dwóch załatwionych. Kirys rozdarcia, ale też akurat już mamy. I tak, my tu byliśmy na górze, chyba tutaj otworzyliśmy sobie skrót. A na dole? Co mieliśmy na dole? Bo nie pamiętam, co my tutaj mieliśmy. Kamienny kowal i worek soli, doskonale. No to teraz trzeba będzie naprawdę porządnie się trzeba rozejrzeć. Odwieczny kieł i worek soli, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko czy... Dobra, to było nieco ryzykowne, ale się udało. Bursztynowa figurka i ja chyba tego potrzebuję do ulepszenia broni, moi drodzy. Chyba tego potrzebuję. Jeżeli to będę miał i broń jeszcze będzie ulepszona, a sami widzicie, co ona robi na podstawowym poziomie, chciałem tylko przypomnieć. Dobra, pięknie. Co ta broń wyprawia na podstawowym poziomie? To warto to podkreślić. Przy okazji... Kurczę, wiecie, ta lokacja jest tak dziwnie zbudowana, że ja nie wiem, w których miejscach dokładnie byłem. Żebym, wiecie, no nie przegapił czegoś, tak? Wolałbym tego nie robić. Oho. Nara. Trujący bełt. Gdyby moja postać była walczącą na dystans, to z miłą chęcią bym z tego korzystał. Czerwony odłamek. Ja cię skręcę, co tu się wyprawia? Zaraz, czy ja tutaj nie byłem? To jest dobre pytanie, czy ja tu byłem? Bo chociaż chyba nie, bo... A no właśnie, tu na pewno nie było. Tylko... A raz, chyba, że się uda zrobić w ten sposób. A właśnie, kurczę nie. Na szczęście zaraz ta drewniana podłoga nam się odnowi, więc spokojnie, ale no, no głupie to było, głupie. Dobra. I kamienny przewodnik. Świetnie, do tego mamy jeszcze skrzydło. I kolejnego jakiegoś upiora. Na szczęście pada od jednego uderzenia. Więc jakoś super trudny nie jest. I poplamiona stronica. A, przy okazji, moi drodzy. Troszeczkę dałem ciała. Odnośnie tych... Tych, jakby to powiedzieć... Zaraz, ja tu chyba byłem. Oczywiście, że... Poszliśmy w to miejsce totalnie z innej strony, widzicie? Ja cię skręcę. Dałem troszeczkę ciała z tymi sanktuariami. Owszem, to co robiłem, no przejmowałem te sanktuaria i no one są już pod naszą kontrolą. To się oczywiście nie zmieniło, ale ja je nie tyle oczyszczałem, co je plugawiłem. I to jest dosyć spora różnica. Można było je oczyszczać, tak można powiedzieć, bardziej pokojowo za pomocą właśnie przedmiotów kryształowej kuli. Zresztą nawet opis to wskazuje, tak? Ale... no, jakby wystarczyło chyba podejść do tej po prostu do tego sanktuarium i normalnie można było je przejąć, tak? No, rękawice nadzorcy, proszę bardzo. No ale nie wyszło mi, nie tak jak chciałem, więc no brawo ja.
Choć z drugiej strony udało nam się przetrwać falę wrogów, nie? I to całkiem sympatycznych wrogów, bym powiedział. Dosyć wytrzymałych. Szczególnie, że odkryliśmy, moi drodzy, wroga, który no, jeździ konno, nie? A to takie oczywiste nie było. Bo mi nawet by do głowy nie przyszło, że mamy wroga na koniu. Dobra, ale tak, my sobie tak kręcimy się w to i z powrotem. No nie, tam nie doskoczy, nie w ten sposób. Także jeszcze raz bardzo przepraszam za mój głos, no mówię ewidentnie przez nos. I tak, nie czuję, gdy rymuję. No ale no, są pewne rzeczy, na które mam wpływ i są pewne rzeczy, na które wpływu nie mam. Dobra, tutaj też, więc chyba została nam tylko droga, moi drodzy, tutaj, na prawo. I mamy również te zasadzki. No, no właśnie, jak tutaj... Jak to wygląda? O nie, o nie! O nie! O nie, moi drodzy, to było słabe. Zdaję sobie sprawę. Tylko... No... O tyle dobrze, że przeżyłem to, nie? Dobra, no nie poszło idealnie, ale... Tylko jedno uderzenie było. Więc, no jeszcze pół biedy. I teraz tak, co mamy na prawo? Możemy się wspiąć na pewno w dość charakterystyczny teraz sposób dla złodziei. Jak sama tutaj bohaterka mówiła, kiedy do... No, dawała nam tą umiejętność, tak? Ale, no niestety, drzwi są zamknięte. A szkoda. Szkoda, szkoda. Ciekawe, jak będzie można tam otworzyć, nie? To jest też dobre pytanie. No i mamy 20 tysięcy soli, moi drodzy. Całkiem, całkiem sporo. Nie chciałbym też tego w jakiś głupi sposób stracić. A to jest w moim przypadku niestety bardzo możliwe. Świetnie. Kaska, sól. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł ulepszyć tą broń i zobaczyć, jakie wtedy spustoszenie ta broń będzie po prostu robiła, nie? Ta broń teraz jest po prostu... masakrycznie dobra, a co dopiero będzie potem? O! Koło! Znaczy to może nie jest jakieś wielkie... Jakieś zdziwienie, bo nie raz, nie dwa koło widziałem. Poplamiona stronnica, ale... Wiecie, jak tutaj, w tej produkcji... Stalowy kiry, stalowy armet, stalowe rękawice i trzewiki. Tą zbroję już mam, bo sobie ją zakupiłem. Więc to troszeczkę dziwnie może wyglądać. Ale ja ją zakupiłem dlatego, że chciałem zobaczyć, czy ewentualnie będę w tym secie mógł chodzić, wiecie, tak po całości. Niestety nie, nie mogę. Podobnie kirys rozdarcia, no jest lżejszy na pewno od kirysu tutaj, no, z wilkiego rycerza. Troszeczkę słabszy, ale to akurat najmniejszy problem, zawsze można pancerz ulepszyć. Więc wiecie, o co chodzi. O, ładnie. A nie, i tak można tu było wejść. No ale tak powiedziałem, no niestety, niestety... A nie, zaraz, ja stąd przyszedłem. Nie mogę jeszcze w tym chodzić, a pamiętajmy, że chcę uzbierać na miecznika poziom 4, żeby mieć tą siłę, plus jeszcze no tą wytrzymałość, tak? No i też wypadałoby część umiejętności przekazać w mądrość i ogólnie w modlitwy, tak? Żeby nasze modlitwy były po prostu potężniejsze. Dobra. Naczynie światła i wór soli. A właśnie, zaraz, bo to byłoby zbyt oczywiste. A mamy tutaj ścianę? Nie, nie mamy. Wiecie, tak wolę sprawdzić, skoro akurat i tak byliśmy przy ścianie, to w sumie dlaczego nie? Dobra, wypijemy sobie potkę. I tak, mamy tutaj... tego olbrzyma... niezbyt... O! I powróciły czaszki. Nie to, że... specjalnie tęsknił za nimi, powiem szczerze, bo są irytujące, dosyć mocno. Poplamiona stronnica, naprawdę sporo tego jest. Sama poplamiona stronnica jest też fajnym elementem do ulepszenia broni pod magię, więc to też nie jest taki całkowicie bez sensu dla mnie drop. Aha, tego się nie spodziewałaś, czaszko. A no, jedna czaszka się zabiła. No, zdarza się i tak, druga natomiast padła od naszego ostrza, nie? Po drogą, skoro tu mamy, jakby nie patrzeć, takie no stricte lochy, takie naprawdę wypisz, wymaluj,
To ja jestem ciekawy, jaki tu będzie boss, nie? Jaki tu może być boss? Dobra, udało się szybko. I... No niestety, jedna mnie dorwała, no. Niestety pamiętamy te bestie. Dosyć no, powiedziałbym dosyć wredne, ale to chyba by nie do powiedzenia. Zaraz, czy tu mamy coś? Nie, tu nic nie mamy. Szkoda. Ale mamy kolesia z oczkiem. Jeżeli pamiętacie, a mam nadzieję, że tak, to wiecie, że to oko sprawia, że bodajże przeciwnik staje się, no, nietykalny. Fajnie byłoby sprowokować. O właśnie, o właśnie, o właśnie, podchodź. No i dobra, świetnie, bo ten przeciwnik potrafi zadać dosyć potężne obrażenia. A teraz zdziwiony. Przy okazji, o nerwy sercowidza, mamy cały czas obrażenia od ognia, nie? A... Haha. Chyba, że dałbym takie, wiecie, zwykłe obrażenia. Całkiem spore, bo zwiększa nam to aż obrażenia. O 8,5, jeżeli teraz widzicie na atak po lewej stronie, więc to jest całkiem sporo. Chyba sobie wrócę do tego. Zobaczymy, czy będzie widać jakąkolwiek różnicę. A! A no właśnie. O nie, wisielce. Już widzę tego przeklętego wisielca. Trzy uderzenia, żeby go rozwalić, nie? Całkiem sporo. Oho. Dobra, możemy sobie chodzić, wiecie, do góry nogami. A tak zeskoczymy, to w sumie niewiele nam to da. Ale tutaj skarb można odkryć, nie? Wór soli, no przyda się, jak najbardziej przyda się, tylko gdzie... O, zobaczcie, kogo my tu mamy! Muszę znaleźć to miejsce, moje ostrze, łaknie krwi, a sakiewka złota. Chociaż to zabawne, właśnie przez złoto się tutaj znalazłem? To w końcu ona czy on, bo nie wiem. Miałem zadanie eskortować pewnego szlachcica przez morze. Ja? Pracować? Śmiało, śmiej się. Wiesz, jestem złodziejem, param się trochę mniej przyjemnymi zajęciami, ale jestem najlepszy. A o moje usługi w tej liście tajnych misji poprosiła sama korona, taki jestem dobry. Ale rozbiliśmy się na tej wyspie. Nie wiem, co się stało na tym, z tym dobrze urodzonym palantem. Nie obchodzi mnie to. Najpewniej nie żyje, więc nie tylko straciłem szansę na zapłatę, ale grozi mi także kat, jeśli pokaże się w ojczyźnie. I co ma zrobić biedny złodziej? Zebrać tyle łupów, ile się da, zbudować tratwę i pożeglować na skalne wybrzeże. Skalne wybrzeże to idealna kryjówka dla kogoś takiego jak ja. Aha, dobra, no to już się będzie powtarzał. Czyli wiemy mniej więcej, gdzie będziemy mogli znaleźć tego złodzieja. Na skalnym wybrzeżu, bo powtórzył to wystarczająco wiele razy. Przy okazji, gdzie my jesteśmy? Kurczę. Naprawdę, totalnie nie mam pojęcia, gdzie możemy być. Swoją drogą? Serio? Aha. Chyba, że... Na odwrót. Ja cię skręcę. Szara perła. A tu? Żebym tylko nie popsuł. Dobra, udało się. I na górze skarb mamy w postaci pierścienia nieustępliwości. Drastycznie zmniejsza spadek kondycji w walce. No, powiem wam, że to może być nawet interesujące. Ale dobra, wiecie co, wracamy. Wracamy do naszego miejsca, skąd przyszliśmy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że uda się jakoś wrócić sensownie. Dobra, jesteśmy. Żeby, wiecie, nie zagubić jakby trasy. No dobra. W sumie wyszło nie najgorzej. Zyskaliśmy pierścień. Spotkaliśmy ponownie złodzieja, który, no, odmienia się przez, no, rodzaj męski, nie? Więc, chociaż ja bym powiedział bardziej, że wygląda jak kobieta. No, a nie, tutaj aż byliśmy, bo nawet widzę, że skarb został wyczyszczony. Więc pytanie teraz, gdzie mamy się udać? O, dobre pytanie, nie? Bo jeżeli teraz się będziemy... Chyba, że tutaj mamy to koło. O, właśnie. Możemy tu zeskoczyć, ale... Mamy jeszcze tu koło.
Ja cię skręcę. Nie, 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 nie! Dlaczego zeskoczył na dół? I stracimy 25 tysięcy soli. Znaczy, no fakt, że nie na zawsze. I 1300 sztuk złota. Za... zatargnięcie zwłok. W zasadzie do bazy, nie? Bolesne. Dobra, wiecie co, będziemy omijać tych wrogów szybko. Tak, szybko, a właśnie ich likwiduje jednego po drugim. Więc tak, szybko będziemy ich likwidować. A, no i właśnie, mamy przecież to ulepszenie do naszego ostrza, tylko nie mamy soli, więc no wiecie, trochę lipa. Dobra, kasujemy szybko ich. Nie są jakoś specjalnie super wymagający, nie ma co się oszukiwać. A, dorwał, no dorwał. Ale teraz po nim. Dobra, mamy go. W okazji odbudujemy sobie troszeczkę nasz potencjał w złocie. Zaraz, a tutaj co było? A, tutaj, no dobra. Bo my poszliśmy ostatnio, jakby do tego miejsca, zupełnie inną trasą, nie? Jeżeli pamiętacie, a przecież możemy tą trasą pójść. Uła. Dobra, myślałem, że wiecie, ten potężny cios go załatwi. No, byłem głupcem. Zaraz, tutaj dwa. Dobra, dobra, dobra. Nie, no myślę, że spokojnie przejdziemy w miarę szybko. Tylko kurczę, te kółka. Kółka, moi drodzy, kółka. Pamiętacie kółka? Chociażby nawet ze streama, który był w sobotę. I malowany świat Ariamis. Prawda, moi drodzy? Mam nadzieję, że tak, że pamiętacie te przeklęte kółka. Dobra. Pięknie. I chyba teraz tutaj. Albo i nie. Chyba tak, tutaj. Nie, chyba dobrze idziemy, wiecie? Chyba dobrze idziemy. Dobra, kolejny. Tak, tutaj na pewno byliśmy, bo pamiętam te stwory. I pamiętam również jego. Dobra, świetnie. Tu ktoś zginął. Aha, od pułapki, okej. Trzy. Kurczę, no trzy. Tylko jak teraz uniknąć tego, bo... Aha, no... No można i tak, nie? No, wiecie, trochę boleśnie, ale w sumie skutecznie. Dobra, tutaj po prawej nie bardzo. Dobra, kolejny wróg. Tu już mamy... O nie! Ten jest wyjątkowo denerwujący. Uchoprawcy. Tutaj mamy kółko. Które teraz dało nam wyjątkowe fory. Teraz tak, czy tutaj był ten skarb, który można było zeskoczyć z tego kółka? Tak, tutaj był skarb, czyli to jakby nie te koło. Szkoda, ale myślę, że niedługo tam dojdziemy, także bez problemu. Chyba, że chcecie, żebym robił cięcia, no to wtedy dajcie znać. Ale tak powiedziałem, no trasa nie jest jakoś specjalnie długa, więc wydaje mi się, że można spokojnie ją przebiec jeszcze raz. Chyba, że wiecie, bym tak ginął non-stop, no to faktycznie, to wtedy po prostu będę robił cięcia i tyle w temacie, nie? Dobra, kolejna główka strącona. Elementy zręcznościowe, że tak się wyrażę, w Souls and Sanctuary, no muszę nad tym jeszcze srogo popracować. Nie ma co się tutaj oszukiwać. O nie! Nie ma co oszukiwać, tak, bo... No jest lipa, jest źle. Aha, tutaj tak, pamiętam. Jest ten jeden, tylko... O właśnie, chodź tutaj, chodź. Tylko zasięg jego broni jest równie potężny jak nasz. Dobra. Lekki spam ataków. Ale to nic. Ale to nic. Tutaj już byliśmy. No i teraz te kółka. Właśnie, te kółka. A tu możemy zeskoczyć. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, pamiętajmy, że... Znaczy, przynajmniej ja muszę pamiętać, żeby, kurczę, to jakoś sensownie skoczyć.
Dobra. I nasze sole odzyskane. I mamy teraz 37 tysięcy. Nie ma co dodawać tutaj. Chyba. Nie. Dobra, zeskoczę troszeczkę z wyższej wysokości, ale przeżyję, nie? Kamienny kupiec. Dobra, zejdziemy sobie spokojnie i teraz tak, tu mamy przejście, tylko czy jakoś tam się dostanę, to nie wiem. Dobra, przy okazji fajnie byłoby odkryć sanktuarium, moi drodzy, fajnie byłoby odkryć, bo... O-o! Nie mamy tu jak się dostać, nie? Fajnie byłoby odkryć sanktuarium, ponieważ no minęło już naprawdę sporo czasu. Dobra, pięknie. A trasa robi się coraz dłuższa. A my, moi drodzy, odpalamy windę. I to bardzo jest możliwe, że to jest tego rodzaju jakiś skrót. No tu mamy zamknięte, trochę szkoda. Zaraz zobaczymy, dokąd ta winda nas zaprowadzi, nie? Bo jestem ciekawy, dokąd ta winda nas zaprowadzi. W sumie to jest jedna i ta sama, tak? Ale zobaczcie, kurczę, jak my jedziemy. Że jest chyba całą lokację. Ja nie mogę, nie? I ciekawe, czy ja byłem we wszystkich miejscach. To jest, kurczę, dobre pytanie. Dobra, mamy tu jakiegoś pojedynczego przeciwnika, ale w sumie tragedii nie ma. I gdzie my jesteśmy, kurde? O, czyżbyśmy byli na początku? Zaraz, ale chyba tak. Chyba tak, moi drodzy, tu zaraz powinno być sanktuarium. Ja nie mogę, nie? Coś pięknego. Dobra, odpoczniemy sobie. Mamy jeszcze trochę soli. W formie worków, więc no, z miłą chęcią sobie to użyję. Wór soli, proszę bardzo. I ile? 800, dziękujemy. Kolejne 800. Szkoda, że nie można tak, wiecie, ustawić po prostu, żeby wszystkie naraz stłukł, to wtedy byłoby prościej. A ziemniak to nie. Ziemniaka nie będziemy tłuc. Czyli coś jeszcze zostało z worków soli? Chyba już nic. I mamy teraz 43 tysiące, moi drodzy. No coś pięknego. Awans... Zaraz, jak to wygląda? Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Cztery poziomy. O, tak. Cztery poziomy. A w zasadzie mam jeszcze... Mieliśmy dwie dodatkowe tutaj perły. Więc... To tak a propos. Dobra, ale... Miecznika sobie ustawiamy. Miecznika na poziom 4 daje nam 4 punkty siły, czyli naprawdę srogo. I teraz będziemy sobie powoli zbierać już na ten najcięższy typ pancerza. Przynajmniej taki jest wstępny plan. Aż 5 punktów udźwigu. Przy czym ja pójdę sobie troszeczkę tak naokoło, bo jeszcze tutaj chcę sobie wzmocnić wytrzymałość. Daje jeden punkt. Albo nie, tutaj silniejsza wola. I tu, o, dobra, tak chyba będzie lepiej, nie? I tutaj właśnie ciężkie pancerze klasy 5. Jakby to udało się już, wiecie, tak przyklepać, no to byłoby naprawdę pięknie. Dobra, mamy kolejne wzmocnienie wytrzymałości. Czy jestem w stanie nosić teraz te rękawice jeszcze? No niestety nie. Nawet nie próbuję. Nawet nie próbuję, moi drodzy, tutaj zakładać spodni, ale możemy sobie założyć stalowe rękawice, które są no lepsze od rękawic paladyna i to no całkiem sporo, no poza może tutaj obroną przed mocą światła i tajemnych, chyba tak można to nazwać. No a reszta jest lepsza. Reszta jest lepsza, moi drodzy, i myślę, że będziemy sobie teraz w tym chodzić. Dobrze. Myślę, że nie ma jakby już sensu dalej eksplorować, bo już czas się nam powoli kończy, ale może jeszcze, skoro jesteśmy u kowala, to czy mogę ulepszyć nasze ostrze, nie? A nie, zatopiona figurka. A my mieliśmy inną figurkę. Właśnie, jaką my mieliśmy tutaj tą figurkę? Kurde, już się tak cieszyłem trochę jak szczerbaty na suchary, nie? Ajajaj.
kamienny kapłan, to nie było to. Bursztynowa figurka, woskowa wonna figurka z błysk bursztynu. Błysk bursztyn jest cenny i rzadki, podobno pochodzi z trzewi wielkiego krakena. Może zostać użyty jako materiał transmutacyjny. No niestety, nam się teraz to nie przyda, także cóż moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak koniecznie zostawcie łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału, no i życzę wam miłego dnia moi drodzy, albo wieczoru, także do usłyszenia ponownie w następnym odcinku Salt and Sanctuary.